Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. Odcinku, którego być może, jak Państwo pamiętają, miało nie być. Natomiast dzisiaj jest 31 grudnia 2021 roku, Sylwester. Tak sobie pomyślałem, że... No właśnie, dlaczego miało go nie być? Bo chciałem sobie zrobić przerwę taką świąteczno-noworoczną. No ale dzisiaj sobie siadłem, myślę, jest Sylwester. Czego ludzie chcą? Co ludzie chcą robić w Sylwestra? No oczywiście chcą słuchać o sprawach kryminalnych. No i pomyślałem, że jednak powinienem coś dla Państwa nagrać, żeby, nie wiem, może kiedy będziecie się przygotowywać do wyjścia na sylwestrową imprezę, może sobie ten podcast wtedy przesłuchacie. Ale zaczynamy tradycyjnie. Jeśli podoba Wam się to, co robię, podoba Wam się ten podcast, to szerujcie go, dzielcie się nim, subskrybujcie. Na Spotify'u, z tego co widziałem, też pojawiła się taka opcja, że można podcasty oceniać, więc oceniajcie za wszystko. To będę bardzo, bardzo serdecznie wdzięczny. Dzisiejsza sprawa do zajęcia się nią zainspirowała mnie obsługa sprzedawcy, księgarze w księgarni Baczyńskiego w Warszawie na Bielanach, ulica Żeromskiego, jeśli dobrze pamiętam. Jest to taka lokalna, niezależna, kameralna księgarnia. My, pisarze, lubimy kameralne księgarnie, więc jeśli kiedykolwiek będziecie w Warszawie, jeśli kiedykolwiek wylądujecie na Bielanach i będziecie szukać miejsca, gdzie można kupić książkę, lub będziecie szukać księgarza, który Wam doradzi, jaka książka będzie dla Was najlepsza, jaka będzie najfajniejsza i co warto teraz czytać, to serdecznie zachęcam właśnie do odwiedzenia księgarni Baczyńskiego. Natomiast właśnie, dlaczego oni mnie zainspirowali? Bo oni słuchają mojego podcastu i w pewnym momencie napisali, a może jakaś sprawa, która wydarzyła się w księgarni. Był to chyba jakiś żart, ale zainspirował mnie właśnie, żeby faktycznie poszukać, czy była jakaś ciekawa sprawa kryminalna, no, która się wiąże jakoś z książkami, z księgarniami, i okazało się, że jest, że trafiłem. Jest to historia z roku 2010, a przynajmniej wtedy się zaczęła, w Salt Lake City w stanie Utah. To właśnie, to jest takie moje pierwsze zaskoczenie, bo po raz drugi już opowiadam o jakiejś sprawie kryminalnej właśnie z Salt Lake City. Po raz pierwszy opowiadałem o tym mieście, o religii Mormonów, bo to się troszeczkę z tym będzie wiązało. W odcinku bodajże 9, śmierć i klocki Lego, więc tutaj jak jesteście bardziej zainteresowani przestępstwami akurat w Utah, to zachęcam do wysłuchania tego odcinka. No właśnie, co się wydarzyło? Sherry Black prowadziła małą księgarnię przy swoim domu. Gdzieś znalazłem opis, że była to właściwie taka, no jakby chatka z drewna. A właściwie to nie do końca była księgarnia, tylko antykwariat. Sherry Black specjalizowała się w sprzedaży rzadkich książek. Książek, które dotyczyły religii mormońskiej. Jest to taka specyficzna amerykańska religia. Ona w Europie... Ci misjonarze mormońscy czasami się w Polsce pojawiają. Być może Państwo ich kojarzą. To są zawsze zazwyczaj tacy mili chłopcy ubrani w garniturowe spodnie, białe koszule z takimi tabliczkami ze swoim imieniem. No i tam zachęcają do tego, żeby ich posłuchać na temat ich religii. Oni twierdzą, że religia mormońska wywodzi się z chrześcijaństwa. Religioznawcy na ten temat mają troszeczkę odmienne zdanie, przynajmniej część z nich, ale okej, nie będziemy teraz o mormonizmie, o mormonach rozmawiać. Rzecz w tym, Sherry Black specjalizowała się w sprzedaży rzadkich książek właśnie dotyczących mormonizmu. No więc ile takie książki mogą być warte? Okazuje się, że całkiem sporo. Rzadkie wydanie Księgi Mormona ma być podobno warte nawet 100 tysięcy dolarów. Natomiast jeszcze więcej potrafią kosztować Księgi Przykazań i tutaj odpowiednie wydanie tej książki, znalazłem informację, osiąga cenę nawet ponad miliona dolarów. 30 listopada 2010 roku córka Sherry nie potrafiła się dodzwonić do swojej matki. Wczesnym popołudniem do domu wrócił jej mąż Sherry, czyli R. Wszedł do księgarni, zaczął wołać żonę. Ona nie odpowiadała, więc on zagłębił się między regały i znalazł
Wtedy żona leżała na podłodze w kałuży krwi. Została wielokrotnie dźgnięta, a także uderzona tępym obiektem. Detektyw Joe Suter z policji w Salt Lake City powiedział w jednym z artykułów: zajmuje się pracą śledczą od jakiegoś czasu i to prawdopodobnie było jedno z najbrutalniejszych morderstw, jakie widziałem w życiu. Na miejscu zbrodni znaleziono wiele śladów. Były to odciski palców zabójcy, ślady jego krwi, a także, co było dziwne, pasek od spodni Armaniego. Śledczy podejrzewali, że sprawca próbował go, czy planował go wykorzystać w zabójstwie. Ostatecznie do tego nie doszło. Pomimo tego, że tyle śladów właśnie znaleziono na miejscu zbrodni, przez 10 lat nie potrafiono odnaleźć sprawcy. Dlaczego? No więc po pierwsze, pomimo tego, że właśnie znaleziono odciski palców, znaleziono ślady krwi, tak można było pobrać próbki DNA, było dużo materiałów, z którego te próbki można było pobrać, no przeszukiwanie policyjnych baz danych nie dało niestety żadnych rezultatów. Policjanci mieli też ogromny problem, żeby ustalić motyw zbrodni. Początkowo wyglądało na to, że chodziło o zwykły napad rabunkowy, który się wymknął, mówiąc brzydko, spod kontroli. Jednak w kasie w sklepie pozostały pieniądze. Nie ukradziono też najcenniejszych książek, które znajdowały się w antykwariacie. Być może policjanci podejrzewali, że to dlatego, że były one zamknięte w specjalnym sejfie, no i włamywacz nie dał sobie z nim rady. Innym motywem, który był brany pod uwagę, była zemsta zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ trochę wcześniej do księgarni Sherry Black trafiły bardzo rzadkie książki dotyczące mormonizmu. Ona jej nimi próbowała handlować, ale okazało się, że pochodziły one z kradzieży. Ona sama kupiła je od niejakiego Lorina Nielsena, który był no właśnie członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Sherry Black pomagała policji w rozbiciu tej organizacji. Lorin Nielsen bodajże trafił za kratki. No i podejrzewano, że być może jej śmierć ma coś wspólnego z tą sprawą. Bardzo starannie ten wątek przebadano, ale okazało się, że to absolutnie mylny trop. Podobnie było ze wszystkimi innymi, którymi zajmowała się policja. Przesłuchano setki osób, nad sprawą pracowało wielu detektywów. Rozmawiano dosłownie z każdym, kto mógłby mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Efekt: żadnych tropów, żadnych podejrzanych. Nic. No, ja tutaj wierzę, że policja naprawdę przyłożyła się do pracy. Dlaczego? No bo Sherry Black nie była, tak powiem, zwykłym obywatelem. Miała córkę, ta córka wyszła za Grega Millera, a Greg Miller w tamtym momencie był bodajże dyrektorem zarządzającym Larry H. Miller Group. To jest taka firma, być może najważniejsza w ogóle, albo jedna z największych w stanie Utah. Ona zajmuje się sprzedażą samochodów, tam jest bardzo wiele salonów samochodowych, są tam jakieś inne przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ta grupa Larry H. Miller jest właścicielem zespołu koszykarskiego Utah Jazz. Utah Jazz, zespół z NBA, znany też w Polsce, tak? Więc tutaj rodzina Sherry Black, Greg Miller, tak, jej zięć, bardzo naciskał na policję i pilnował, żeby faktycznie to śledztwo było bardzo solidnie przeprowadzone. Był duży nacisk medialny, żeby znaleźć sprawcę. No i pomimo tego wszystkiego, pomimo tej wytężonej pracy, pomimo tego nacisku medialnego, nie udało się nic zrobić. Przełom nastąpił w roku 2020, po 10 latach. Wtedy nieoczekiwanie policja z Salt Lake City zwołała konferencję prasową i ogłosiła, że zatrzymała podejrzanego o zamordowanie Sherry Black. Był nim 29-letni Adam Durborow. Znaleziono go w dosyć nietypowy sposób. W 2017 roku, podczas kolejnego już badania tego materiału dowodowego i szukania podjęcia śledztwa jakby po raz kolejny, w nadziei, że tym razem uda się znaleźć zabójcę, policjanci z Salt Lake City wysłali zebrany materiał dowodowy, a konkretnie właśnie ślady krwi sprawcy, czy próbkę jego krwi, do niezależnego ośrodka badawczego w Virginii. No i w tym ośrodku na podstawie DNA przygotowano portret
potencjalnego sprawcy. Przygotowano kilka wersji tego portretu, każdy przedstawiał sprawcę w innym wieku. Wiadomo było, że to mężczyzna, wiadomo było, że ma mieszane pochodzenie, że część jego przodków pochodziła z zachodniej Afryki, część z Europy. No na podstawie tej wiedzy, na podstawie tego, co się udało odczytać z DNA, przygotowano te portrety, rekonstrukcje jego twarzy, a następnie, no właśnie, bardzo trudno powiedzieć, co się właściwie wydarzyło dalej. Wiadomo, że w jakiś sposób policjanci wytypowali Durbaroa. Następnie śledzili go i zebrali pozostawiony przez niego w publicznych miejscach materiał DNA. Tutaj chodzi na przykład o włosy, kawałki naskórka, no, rzeczy, które każdy z nas zostawia po sobie wszędzie, gdzie idziemy. Po zbadaniu próbek okazało się, że no te próbki DNA zebrane bezpośrednio od Durbaroa i te zebrane z miejsca zbrodni pochodzą od tego samego człowieka, tego samego mężczyzny, no i zapadła decyzja o jego aresztowaniu. Według doniesień medialnych, po zatrzymaniu i po przeczytaniu mu tak zwanego prawa Mirandy, prawo Mirandy, jeśli Państwo ktoś nie wie, no to są te prawa, które często słyszymy wypowiadane w amerykańskich serialach kryminalnych czy filmach kryminalnych, to jest ta formuła, że jesteś zatrzymany, tak, i możesz zachować, masz prawo zachować milczenie, wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko sobie i tak dalej, i tak dalej. To zostało Durbaroowi odczytane i on już, jak usłyszał te prawa Mirandy, przyznał się do zamordowania Sherry Black. Kim był Adam Durbarow? Media potem z Salt Lake City, z Utah próbowały jakby zrekonstruować jego życiorys. No i jest on dosyć tragiczny. Znaczy może tragiczny to trochę przesada, ale jest nieprzyjemny i widać, że to mężczyzna, co w żaden sposób go oczywiście nie usprawiedliwia i nie próbuje. Natomiast chodzi mi o to, żeby opowiedzieć trochę o sprawcy, bo czasami, kiedy się poznaje życiorys sprawcy, można, no daje to nam jakiś pogląd na temat tego, dlaczego do danej zbrodni mogło dojść. No więc Adam Durbaroow wychował się w rodzinie zastępczej, ale no właśnie, tam z jego zastępczy ojciec w roku 2002 został skazany za produkcję i sprzedaż pornografii dziecięcej. To była bardzo ciekawa sprawa, ponieważ no jego przybrany ojciec otworzył w piwnicy swojego domu takie studio, które reklamował, studio fotograficzne, które reklamował w internecie, no i tam reklamował się jako agencja modeli, modeli dziecięcych, modeli dla dzieci poniżej 14 roku życia. No więc ta, ponieważ no, prowadził właśnie rodzinę zastępczą, tam w jego rodzinie przebywało około 10 dzieci. Jedną z pierwszych jego modelek była jedna z jego przybranych córek, no ta wieść się rozniosła po okolicy, dużo dzieciaków chciało spróbować. Na to zwróciła uwagę policja, która się zaniepokoiła tą działalnością, zainteresowała się, no ale po rozmowie i z dziećmi, które brały udział w tych sesjach, i z rodzicami tych dzieci, no okazało się, że nic podejrzanego się nie dzieje. Ponieważ, jak wskazywali właśnie rodzice dzieci, które brały udział w tych sesjach, no Joseph Durbaroow bardzo pilnował się, żeby wszystko było w porządku, nalegał na to, żeby przy każdej sesji zdjęciowej były obecne osoby dorosłe związane z tymi dziećmi, najlepiej ich rodzice. No więc wydawało się początkowo, że wszystko jest w porządku, no ale potem w jednej z operacji wymierzonej w internetowe siatki pedofilii okazało się, że pojawia się tam jakiś internauta, no i jak go sprawdzono, no to się okazało, że ten internauta wysyła swoje materiały z domu właśnie Josepha Durbaroa. Wtedy weszła do niego policja, skonfiskowała mu komputer, no i tam na tym komputerze znalazła nagie czy materiały właśnie pornograficzne z udziałem dzieci. No okazało się, że Durbaroow zamontował ukryte kamery w przebieraniach i filmował te dzieci, kiedy one przebierały się podczas tych sesji modelingu. Co to ma wspólnego z Adamem Durbarowem? No, kiedy ta cała afera wybuchła, on najprawdopodobniej
bo to nie zostało potwierdzone w żadnym materiale prasowym w 100%, ale najprawdopodobniej przybywał wtedy w domu Josepha Durbaroa, no i w serii wpisów na Facebooku sugerował, że był jedną z ofiar swojego przybranego ojca i prawdopodobnie można się domyślać z tych wpisów, że nie ograniczało się to tylko i wyłącznie do robienia mu nagich zdjęć. Przybrany ojciec Josepha Durbaroa został zatrzymany, skazany na wieloletnie więzienie, ale wyszedł po 10 latach w roku 2012, do czego jeszcze później wrócimy. W roku 2006 Durbaro, który miał wtedy 14 lat, został zatrzymany, oskarżony o napaść i próbę gwałtu. Co ciekawe, sędzia nakazał mu wtedy dostarczenie próbek DNA. Dlaczego nie znalazły się one w policyjnej bazie, nie wiadomo. W roku 2008 Durbaro został skazany za zbrojną napaść i trafił do poprawczaka, gdzie udało mu się skończyć szkołę średnią. Natomiast w październiku 2010 roku dostał kolejny wyrok. Tym razem za kradzież miał trafić do więzienia na pół roku. Sędzia jednak zawiesił wykonanie wyroku. Miesiąc później, w listopadzie, Durbaro zamordował Sherry Black. W międzyczasie, tak, czyli w tym okresie między październikiem a listopadem, został oskarżony o kradzież dwóch płyt CD ze sklepu, został zatrzymany przez pracownika, no i wtedy Durbaro oddał te płyty, z tego co zrozumiałem, powiedział, że jest na wolności warunkowo i dobrowolnie opuścił sklep. Ostatecznie do więzienia trafił w lutym 2011 roku. To była taka sprawa, że on z jakiegoś powodu trafił do innej rodziny zastępczej albo do domu opieki zastępczej. Tutaj nie do końca zrozumiałem, gdzie konkretnie. No i tam został oskarżony przez swoich opiekunów o kradzież zegarków i biżuterii. On potem tłumaczył w sądzie, że do kradzieży został niejako zmuszony przez kolegów z pracy. No wtedy gdzieś pracował, tego miejsca jego pracy nie ujawniono. Znajdował się wtedy na jakimś okresie próbczym, bardzo mu zależało na tym stanowisku. No i właśnie przez przypadek złapał swoich kolegów na paleniu trawki i na handlu narkotykami. No i ci koledzy powiedzieli mu, że pomogą mu utrzymać to stanowisko, ale tylko jeśli udowodni im, że ich nie wyda. No z drugiej strony, jeśli miałby tej próby nie przejść, to oni jakby się mieli postarać, żeby tą pracę stracił. Adam Durbaro zdecydował się wtedy na kradzież i przekazanie łupów z tej kradzieży, tych zegarków i biżuterii tym dwóm kolegom. Został złapany za kradzież, trafił na 6 miesięcy do więzienia. Jeden z tych dwóch kolegów też został skazany, już nie pamiętam na jaki okres czasu. I co się wydarzyło dalej? Po wyjściu z więzienia Adam Durbaro, z tego co wiemy, nie miał już więcej zatargów z prawem. Z jego postów, które publikował na mediach społecznościowych, wyłania się obraz człowieka, który próbuje sobie jakoś ułożyć życie, ale ciągle zmaga się z bolesnymi przeżyciami z przeszłości. O swoim przybranym ojcu napisał: wybaczam, ale nigdy nie zapomnę. Dość na ten temat. Oskarżał przybraną matkę, bo właśnie, dlaczego? Bo jak mówiłem, po 10 latach jego przybrany ojciec opuścił więzienie, no i jego żona zdecydowała się pozwolić mu wrócić do domu. I on wtedy napisał jej: wiesz, że twój mąż jest pedofilem, ale wybrałaś go zamiast dzieci. Tak, powiedziałem to, nie boję się już mówić prawdy, twój mąż jest chory i nie powinien przebywać w twoim domu. Właśnie, zresztą z tą sprawą są pewne wątpliwości, bo wiele osób zastanawia się, czy Durbaro powinien przebywać dalej w tej rodzinie zastępczej w momencie, kiedy wyszło na jaw, że jego przybrany ojciec był pedofilem. Natomiast tam jacyś pracownicy opieki społecznej zbadali sprawę, uwierzyli, że żona Durbaroa, tego przybranego ojca, nie wiedziała, czym się zajmuje jej mąż i dlatego dla dobra dzieci zdecydowano, że
One jednak powinny pozostać w tym domu, żeby nie pogłębiać ich traumy. No wiele osób zastanawia się, czy to była słuszna decyzja. Wiele osób zgłasza nam zastrzeżenia, że te dzieci nie zostały, bo nie tyle przesłuchane, co wysłuchane. Właśnie nie sprawdzono dokładnie, czy faktycznie im się w tym domu jakaś krzywda fizyczna czy psychiczna nie wydarzy. Adam Drborow też narzekał i wściekał się właściwie, że przez lata był faszerowany lekami na ADHD i na chorobę dwubiegunową. I on twierdził, że dostawał te leki od kiedy miał 7 lat. Uważał, że nie powinien ich dostawać, bo no, pisał, że po prostu zachowywał się tak, jak zachowuje się każde dziecko 13-latek i żadne leki nie były mu do niczego potrzebne. Sam, jak już był dorosły, zdecydował się na odstawienie leków i twierdził, że czuje się dobrze. W innych postach pisał, że żałuje, że żyje, że wolałby nie istnieć. Innym razem uważał, że zaczyna mu się wreszcie jakoś w życiu układać. No tak jak wspominałem, został zatrzymany w roku 2020, kiedy miał 29 lat. W roku 2010 mieszkał około 2 km od domu Sherry Black. Przebywał wtedy u kobiety, która była prawdopodobnie jego biologiczną matką. Zeznała ona, że był u niej właściwie każdego dnia. Dlaczego Adam Drborow zabił Sherry Black? No i to jest w tej sprawie najdziwniejsze. Nie wiem. Do dzisiaj nie ujawniono, jaki był jego motyw i czy jakikolwiek motyw był. W roku 2021 oficjalnie przyznał się do winy. Według doniesień prasowych w grudniu 2021 roku miał usłyszeć wyrok, natomiast nie znalazłem żadnych informacji, czy ten wyrok faktycznie zapadł i na jaką karę został skazany. No, to, co jest w tej sprawie najdziwniejsze, no to właśnie ten brak motywu. Osobiście, jeśli miałbym tutaj spekulować, wydaje mi się, że była to jakaś rola przypadku, że Adam Drborow przechodził obok tej księgarni, zdecydował się wejść do środka, pod wpływem impulsu zdecydował się na napaść, która wymknęła się jakby spod kontroli. No myślę, że też inny wątek, bardzo ciekawy, bo w pewnym momencie śledczy informowali, że Sherry Black padła też ofiarą napaści seksualnej, natomiast kiedy Adama Drborowa zatrzymano, nie postawiono mu żadnych zarzutów związanych właśnie z napaścią seksualną. Nie do końca wiadomo dlaczego, więc nie wiem, czy ta napaść seksualna faktycznie miała miejsce. No, natomiast bardzo dziwna sytuacja i ten brak motywu, to, że ta zbrodnia wydaje się troszeczkę jakby bezsensowna, niczym nieuzasadniona, absolutnie dziwaczna, jest chyba w tej sprawie najbardziej przerażające, no a z kryminalistycznego punktu widzenia, no ciekawy jest ten sposób stworzenia portretu pamięciowego na podstawie śladów DNA i potem szukanie sprawcy na jego podstawie. Ja te portrety widziałem, w jednym z artykułów na temat tej sprawy zostały ujawnione, mogłem się im przyjrzeć, no i faktycznie dosyć duże podobieństwo pomiędzy faktycznie tym, jak Adam Drborow teraz wygląda, a jak miał wyglądać według tego portretu występuje, więc na pewno jest to ciekawa technika śledcza. Jestem ciekawy, czy w jakiejś innej sprawie się pojawi, czy będzie wykorzystywana. No i podejrzewam, że trochę właśnie w ten sposób trafiono na jego trop. Prawdopodobnie z tym portretem pamięciowym policjanci chodzili po okolicy. Jak wspominałem, Adam Drborow mieszkał w tamtej okolicy, w tamtym czasie u swojej biologicznej matki. No i pewnie ktoś, jeden z sąsiadów, przypomniał sobie, że ktoś taki wtedy mieszkał w okolicy i w ten sposób policjanci trafili na jego trop. Ale tak jak mówię, tej pewności nie ma, ponieważ oficjalnie policja Salt Lake City nie informuje, w jaki sposób no, trafiono na ślad Drborowa i dlaczego właśnie jego wytypowano jako sprawcę. Zresztą, tak jak już widzimy po tej sprawie, słusznie. Dobrze, to była sylwestrowa zbrodnia na poniedziałek. Mam nadzieję, że Państwa ta sprawa zaciekawiła. Wracamy już w nowym roku i prawdopodobnie przeniesiemy się do Afryki, do Ugandy konkretnie, ponieważ tam znalazłem kilka ciekawych spraw, o których bym chyba chciał przynajmniej o jednej
Państwu opowiedzieć, no bo w sumie zbrodnie nie wydarzają się tylko w Europie, nie zdarzają się tylko w Stanach Zjednoczonych. Fajnie też trochę historii z innego kontynentu opowiedzieć. No i tym razem to będzie Uganda. A z mojej strony wszystkiego najlepszego w nowym roku i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek Mielasz.